Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zza kierownicy Toyoty Suzuki Swayze. Taka pomyłka w tym materiale wideo pewnie nastąpi nie raz, bo jak na pewno wiecie, Swayze to po prostu Toyota Corolla w przebraniu Suzuki. Czy warto zatem zainteresować się tym modelem i czym różni się od Corolli? Zapraszam na test. Jeśli jesteście widzami mojego kanału, to pewnie wiecie, że ja na co dzień jeżdżę Toyotą CHR. Jeśli nie wiecie, to właśnie się dowiedzieliście. Jest to ważne o tyle, że mam dokładne porównanie z tym silnikiem, z tą skrzynią, co też będzie ważne, w jeździe na co dzień. I też istotna sprawa, moja CHR-ka ma już ponad 3 lata, czyli jest to ten model przed zmianami przede wszystkim skrzyni, ale silnik, moc i tak dalej pozostaje to samo, więc mam bardzo fajne porównanie. Ale do rzeczy. Takie krótkie technikalia, żebyście wiedzieli, czym ja dokładnie jadę. I tu jest o tyle ciekawa sytuacja, że ten silnik, z którym ja jadę, jest jedyną jednostką napędową w Swayze. Nie wiem, czy to się tak odmienia, ale chyba tak. A konkretnie jest to oczywiście wersja hybrydowa. Mamy silnik benzynowy o pojemności 1,8 litra. On ma moc 98 koni mechanicznych plus silnik elektryczny o mocy 72 koni mechanicznych, co jak łatwo sumować daje 122 konie mechaniczne. Tak poważnie nie wiem, jak to się dodaje, jak to się sumuje, ale finalnie mamy tutaj 122 konie. Jednostka ta, czy jednostki, połączone są oczywiście z automatyczną skrzynią bezstopniową ECVT. I za chwilkę do niej przejdę, ale to jest moment, w którym musicie poznać podstawowe i główne różnice między Swayze a Corollą. Otóż, przede wszystkim Toyota Corolla to hatchback, sedan, kombi. Swayze'a dostaniecie tylko i wyłącznie w wersji kombi, dokładnie takiej, jakiej jadę w tej chwili i innej po prostu nie ma. Druga rzecz, Corolla może mieć pod maską silnik benzynowy, może mieć hybrydę, dokładnie tą samą, czyli 122 koni, 1,8, ale istotna rzecz jest taka, że jeśli komuś tych koni jest za mało, to w Corolli może zamówić wersję 2.0 o mocy 184 koni, tu tego nie ma. Czyli krótko mówiąc, jedna wersja silnikowa i co ciekawe, tylko dwie wersje wyposażeniowe. Te wersje to Premium Plus oraz Elegance. Ja dysponuję wersją Premium Plus, ale do tego przejdziemy sobie za chwilę. Ja chciałbym skupić się na chwilę na samej skrzyni, bo jeśli oglądacie mój kanał, to na pewno wiecie, że ja bardzo często tę skrzynię w CHR-ce krytykuję, przede wszystkim za to, że podczas przyspieszania dynamicznego silnik staje się po prostu niesamowicie głośny. Czytałem wiele razy, że Toyota poprawiła w dużym stopniu tę skrzynię. Czytanie to jedno, wrażenia z jazdy to drugie. I teraz tak, jeżdżąc CHR-ką już dosyć długo, będąc bardzo dobrze wjeżdżonym w ten samochód, muszę w 100% potwierdzić, że ta skrzynia dzisiaj jest o niebo lepsza. I to jest mega ważna informacja. Mnie skrzynia w CHR-ce przeszkadza mocno. Mimo tego, że jeżdżę nią już dość długo, to ja się oczywiście do tego przyzwyczaiłem, ale nie polubiłem się z tą skrzynią i na pewno się już nie polubię. Ta skrzynia jest, może nie to, że jest świetna i super, bo ja skrzyń bezstopniowych w ogóle nie lubię, ale zdecydowanie jest to skrzynia, która po prostu nie przeszkadza. Dużo mniej zwracam na nią uwagę, jest nieporównywalnie lepsza i to jest świetna informacja. W końcu skrzynia CVT, z którą można żyć. Mówię oczywiście dużo o Toyocie, no ale wiadomo, to jest Suzuki, no ale jednak model oparty na Corolli. Czyli skoro dotyczy Corolli, dotyczy też Swayze'a, skrzynia naprawdę bardzo, bardzo do zaakceptowania. Więc mega plus. Moc. No i teraz właśnie, bo trzeba o tym powiedzieć, skoro mamy tylko jedną wersję. Ten samochód z tą jednostką do 100 km na godzinę rozpędza się w 11,1 sekundy. Na papierze wygląda to średnio. W codziennym użytkowaniu powiem tak, nie po to kupuje się kompaktowe kombi, raczej, aby się ścigać, latać po zakrętach i być pierwszym na każdych światłach. Może ktoś tak kupuje, no ale to na pewno nie wybierze wtedy Suzuki Swayze. Do normalnej jazdy ten silnik moim zdaniem w zupełności wystarczy, tym bardziej, to też już kolejny raz mówię, dzisiaj po zmianie przepisów jeździmy, to widać, wszyscy jeździmy dużo wolniej. W codziennym, normalnym użytkowaniu ta jednostka moim zdaniem wystarczy. Czym ona się odpłaci? Oczywiście bardzo niskim spalaniem. Ale tutaj muszę zauważyć w zasadzie dwie rzeczy. Pierwsza, znowu odnosząc do mojej CHR-ki. Swayze z tą jednostką jeździ nieporównywalnie częściej na silniku elektrycznym. Bardzo często jest tak, że ja sobie jadę, w ogóle nie odpuszczam gazu, jadę sobie tam 50-60,
Nagle obroty spadają do zera, widać, że auto wykorzystuje prąd i silnik elektryczny. I tak jak mówię, zdecydowanie zauważam, że jest to o niebo częściej niż w Toyocie CHR, co jest też bardzo dużym plusem. Mówię oczywiście o swojej CHR-ce. Tyle, że tutaj zaskoczenie, bo ja w dokładnie takiej samej jeździe CHR-ką, czyli po prostu krótkie odcinki, miasto, cały czas gdzieś tam włączanie, wyłączanie samochodu, osiągam jakieś niebotyczne wyniki spalania, bo to jest często poniżej 5 litrów. Tutaj ja mam cały czas 5,5, nawet zbliżam się do 6 i nie wiem, z czego to wynika, bo teoretycznie mogłoby się wydawać, że przez to, że dużo częściej wykorzystuje samochód silnik elektryczny, to będzie miał też lepsze spalanie. A wcale tak nie jest. Przynajmniej w tym moim teście tak po prostu nie było. Ale to i tak nadal są świetne wyniki, bo jak się bardzo postaracie, ja się po prostu nie starałem. Jeździłem sobie dokładnie tak, jak mi pasowało, bez żadnego oszczędzania, bez jakiegoś tam eco-drivingu, jeździłem normalnie. Jak będziecie chcieli się postarać, wrzucicie sobie tryb B, czyli rekuperację, to myślę, że wyniki rzędu 5 litrów w mieście, no problem. Trasa, gdzieś tam ekspresówka, autostrada, to już liczcie bardziej te 7-8 litrów. No tak to po prostu jest w hybrydach. Więcej w trasie, mniej w mieście. Kolejną zmianą, znowu na plus, jest system multimedialny. To jest system bardzo prosty, jak widzicie, bardzo czytelne wskazania, bardzo czytelne menu. Na szczęście, pomimo że on jest dotykowy oczywiście, to mamy też fizyczne przyciski po boku, także to jest też jego bardzo duży plus. Też, żeby było jasne, to nie jest jakiś najlepszy system na świecie, ale tak jak mówię, ma taką zaletę, że jest prosty, szybki i myślę, że też intuicyjny. Na minus z kolei moim zdaniem system audio, bo on gra bardzo przeciętnie. Ja często zwracam na to uwagę, być może dla Was będzie to nieistotne, ale to audio, które mam tutaj, gra bardzo średnio. A z kolei znowu na bardzo duży plus, coś co ginie w samochodach, chociaż ostatnio coraz częściej to widzę i z tego się cieszę, bo był taki moment, że wszędzie wszystko obsługiwałem dotykowo, ale zobaczcie, i pokrętło od temperatury, od kierowcy, od pasażera, fizyczne przyciski do sterowania mocą nawiewów, rewelacja. Fajnie też, że mamy ogrzewanie przedniej szyby, tutaj bardzo duży plus dla Suzuki. I kończąc temat wnętrza, materiały, jak znacie Toyotę, to wiecie na pewno czego się spodziewać. Tu jest szaro, smutno, ale materiały są w porządku, też oczywiście nie takie, żeby się nimi zachwycać, bo też nie po to jest ten samochód, ale wszystko spasowane jest w porządku. I jak to w japońskim samochodzie, przede wszystkim ergonomia, pod tym względem zero zarzutów. Z kolei ogromną zaletą Suzuki Swayze, a właśnie po to kupuje się ten samochód, żeby te aspekty były jego zaletą, to to, że z tyłu mamy bardzo dużo miejsca, naprawdę bardzo dużo miejsca. Zarówno na nogi, ja sobie tutaj siadam bez żadnego problemu, mam 182 cm wzrostu i tak samo nad głową, nie uderzam w dach. Miejsce z tyłu to naprawdę bardzo duży plus tego auta. I bagażnik, 596 litrów. Przynajmniej na papierze, on ma ogromną powierzchnię ukrytą pod podłogą, co akurat trochę szkoda, bo przydałoby się tego miejsca może więcej wyżej, ale ogólnie prawie 600 litrów. Tutaj chyba dodawać więcej nie trzeba. Po to kupuje się kompaktowe kombi. Tu ma być dużo miejsca w środku i bardzo dużo miejsca w bagażniku. I dokładnie tak jest. Tutaj Suzuki Swayze wypada naprawdę świetnie. Z pierdółek, które zupełnie nie decydują o tym, czy jakiś samochód zamówimy, czy nie, to na przykład mam w tej chwili włączone podgrzewanie kierownicy i jeśli to jest dla Was istotne, miałem taką sytuację, że ktoś nie zamówił samochodu przez to, no to kierownica podgrzewana jest tylko w tym miejscu, tu i tutaj nie. To jest troszkę ciekawe, bo tu jest mega zimno, a tutaj jest wręcz wrzątek. Dla mnie to nie jest zupełnie istotne, ale może ktoś woli o tym wiedzieć, więc niech wie. No i też zegary. Nie wiem, co mam powiedzieć na ich temat, bo ja jeżdżę tydzień tym samochodem, ja nie do końca się do nich przyzwyczaiłem. Coś dla mnie tutaj jest nie tak, tu jest jakoś za dużo tego wszystkiego, nie wiem. Niby są wszystkie potrzebne informacje, może narzekam bez sensu, ale coś mi tutaj po prostu nie gra. I też powinniście wiedzieć, że mamy tutaj 3 tryby jazdy. Tryby przełączamy w tym miejscu i są to Eco, Normal i Sport. Czym te tryby różnią się od siebie? Właśnie podświetleniem zegarów. Tak naprawdę mogłoby tutaj tego nie być. Jest to super. Jakby nie było, też by się nic nie stało. Nie zmieniają zupełnie charakteru samochodu. No ale dobra, jeśli rozważacie zakup Suzuki Swayze'a czy Toyoty Corolli, zastanawiacie się, który wybrać. To teraz tak, proste rozwiązanie, opierając się na samej cenie, będzie dosyć trudne do osiągnięcia z tego powodu, że
Corolla i Swayze nie występują w takiej samej wersji wyposażeniowej, którą można byłoby porównać jeden do jednego i zobaczyć, dobra, ten jest tańszy o tyle. Nie będę się w to zagłębiał, bo każdy z Was może potrzebować czegoś innego albo czegoś nie potrzebować i tego nie zamówić. W takim bardzo ogólnym skrócie, Swayze będzie na pewno od Corolli troszkę tańszy, albo troszkę, albo troszkę bardziej, ale te ceny będą, powiedzmy, podobne. Ogólnie Swayze jest troszkę tańszy. Na pewno, tak jak powiedziałem na początku, jeśli chcecie sedana albo hatchbacka, no to Swayze odpada, tutaj zostaje Corolla. Tak samo, jeśli chcecie większą moc, te 180 koni, no to znowu Corolla. Ja powiem tak, moim zdaniem to, że mamy tutaj dwie wersje wyposażeniowe, to jest plus. Ja zawsze mówię, że nie powinno się spędzać 2 tygodni nad wyborem wersji, tylko to powinno być jak najprostsze, jak już macie wybrany samochód. Ile te wersje kosztują? Podstawowa Premium Plus zaczyna się od 108 500 zł, wersja Elegance to 122 500 zł. Dla mnie osobiście jest jeden delikatny problem z wersją Premium Plus. Ona jest bardzo dobrze wyposażona i tak naprawdę do takiego codziennego, zwykłego użytkowania ona by wystarczyła. Tyle, że wiedzcie dwie rzeczy. Po pierwsze, nie mam tutaj ostrzegania o pojazdach w martwym polu. I też wiem z doświadczenia, że dla wielu klientów będzie to dosyć duży problem i dosyć duży minus. Ja bym to przeżył, ale z kolei na przykład dla mnie problemem jest to, że nie mam tutaj dostępu bezkluczykowego. Mnie to na przykład by przeszkadzało, więc też już chyba musiałbym rozważać wersję Elegance. Ale mówię, wyposażenie każdy musi sobie wybrać sam. To w przypadku Suzuki Swayze jakiś wielki problem nie będzie. No i właśnie, ciężko tutaj wydać werdykt Corolla czy Swayze, bo to są praktycznie te same samochody. Różnią się troszkę wyposażeniem, troszkę różnią się ceną. Bardzo delikatnie różnią się wyglądem. Nie ma się tutaj co dziwić, Toyota kupiła część udziałów w Suzuki, tak samo jak kupiła część w Mazdzie, tak samo jak kupiła część w Subaru. No, idą mocno, nie ma co oszukiwać, ale myślę, że bardzo dobrze, że tego samochodu nie przekombinowali, bo to jest samochód do codziennej, wygodnej jazdy dla całej rodziny. Ten samochód mamy się zapakować, przewieźć wszystko, nie martwić się tym, że ten samochód będzie się psuł. Tutaj bardzo dużą zaletą w tym aspekcie jest to, że to jest niewysilony silnik. Mam też go u siebie w CHR-ce i jeździ już kilka lat, kompletnie nic się nie dzieje, więc do takich zadań, do jakich zostało stworzone Suzuki Swayze czy Toyota Corolla, to na pewno jest to jeden z najlepszych samochodów na rynku. On nie wywołuje kompletnie żadnych emocji, ale on nie jest po to. I podsumowując, jeśli miałbym wystawić mu końcową ocenę, to powiem tak, to nie jest zupełnie samochód stworzony dla mnie. Bo jak ja bym miał wystawić ocenę swoją, to byłaby niska pod takim względem, że ja nie chciałbym takiego samochodu, ale jeśli potrzebujecie dokładnie samochodu w tym segmencie, są ważne dla Was właśnie pojemność, niezawodność, taka pewność z użytkowania samochodu na co dzień, który będzie takim właśnie pewnym towarzyszem codziennych podróży, to jest jeden z najlepszych wyborów i wtedy taka ocena to powinno być przynajmniej 8. Więc tak to po prostu tutaj zostawię. Dajcie znać, co Wy byście wybrali, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, czy to jest Corolla, czy to jest Swayze, czyli Suzuki. Jak Wam się ten samochód podoba, może jakie macie z nim doświadczenia, bo na pewno wielu z Was z Corollą doświadczenia ma. I właśnie pytanie do tych osób. Wybralibyście Suzuki? Czy Toyota to już musi być ta Toyota i Corolla? Ciekawy jestem Waszego zdania. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji. Kliknijcie ten słynny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych testów, bo będą nowe marki na kanale nareszcie. Także do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.